Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza. Słuchajcie, mało bym nie strzelił gafy, bo tak sobie siedzę, coś tam sobie przygotowuję, jakiś tam layoutik, coś tam tego, bo chcę w sumie poprzerzucać się, robić troszeczkę live'ów na głównym, troszeczkę na Minecraftowym, tak po prostu sobie na lajcie siedzieć. I tak sobie siedzę, patrzę, ty już po 12 i tak sobie... Myślę, kurde, chyba nie nagrałem na dzisiaj odcinka, tak więc dzisiaj, proszę bardzo, mapko od widzów. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać, że będzie fajna i w ogóle. A więc zobaczymy, o co tu chodzi. Sorry za światło i bogan, sprzątaczka jutro, a elektryk pojutrze. No dobra, okej, czy mamy burdelos bum bum? Dobra, jakieś tutaj płytki naciskowe, nie wiem. Mapa dla EGPL, dzień dobry, witam serdecznie. I tutaj będziemy mieli twórcę. Twórca mapy DJ Games, YouTube DJ Games. Pozdrawiam ci serdecznie, dziękuję ci za mapkę. Ważne info, a tutaj Megastar. Dobra, to najpierw jedziemy, ważne info. Ważne zasady. Nie używaj game mode innych, chyba że będzie coś źle. Nie wyzywaj nikogo, nawet mapy. Niemożliwe dla mnie, ten nieważne, dobra. Jeżeli dałeś taką zasadę, to znaczy, że ona na pewno gdzieś będzie po prostu kusiła, żeby ją wyzwać. Ale dobra, powiedzmy, że się powstrzymam. Jakkolwiek. Na koniec niż wszystko, wiem, że lubisz. Dobrze, nie niszcz mapy. Ale na koniec niż wszystko, dobrze. Baw się dobrze, okej. Graj na pokojowym, jest pokojowy. Graj na game mode 2, już ustawiam sobie game mode 2. All right. Co mamy tutaj ważne info? Spawn point to jest kill, a to jest info. What? Czekaj, spawn point. Kill. Info. Czy ja mam włączony czat? Mam. Czyli to jest po prostu informacja, tak, że to jest złote, to jest spawn point, srebrne, czy tam no żelazna to jest kill, a tutaj jest info. Dobra, postaram się zapamiętać, czy coś mamy tutaj. Svitalo tutaj działa, aha, dobrze, bo nie ogarnąłem o co w ogóle chodzi, dobra, no to jedziemy w takim razie, starcik, zobaczymy, może tutaj będzie chodziło. Okej, parkour, czas na parkour, wiem, że nie lubisz, więc może będzie łatwy. Więc może będzie łatwy, to żeś mnie pocieszył. Dobra, ale ja się i tak mimo wszystko postaram, bo ja jestem mistrzem parkoura. Nie wiem, czy wy wiecie ogólnie, ja wam się nie chwalę. O kurde, i teraz czekaj. Tam jest na lodzie, a tam jest na tym. Ja se chyba jednak pójdę na szkło, bo czemu by nie? Mamy checkpointik, to jest bardzo dobre. Czy tutaj mamy niewidzialne bloki? Nie mam pojęcia. Spróbuję zrobić mimo wszystko 180. Nie wyszło. Ja sobie się szybko killnę może. A, dobra, od razu spadłem i tak, ale jak coś to tak, dobra. Ja 180 już kilka razy w swoim życiu udało mi się zrobić. Właśnie dlatego wiem, że mniej więcej trzeba po prostu się z krańca wybić i jest okej. Okay. Dobra, cóż mamy tutaj? Znajdź przycisk, powodzenia. Dobra, czyli przeszedłem parkour, jestem bardzo zadowolony, bo w sumie nie było jakieś super trudne, faktycznie. Także jak najbardziej okej. Okay. Przycisk. Tu jest dużo tych takich właśnie śniegów i tak dalej, więc tutaj bardzo łatwo można schować ten przycisk. Znalazłem cię, kurde, dobra. Szukamy dalej. Na razie wszystko wychodzi, że jest ok, nie mam się do czego tak naprawdę przebić, nawet parkour przeszedłem, więc jest ok. Mam nadzieję tylko, że się wyrobię normalnie z nagraniem tej mapy, tu ja tu mogę spaść, z nagraniem tej mapy, że zdążę i w ogóle to będzie spoczko. To widzę, że będzie chyba drugi tylko poziom znać przycisk, a potem coś innego, tak więc trzeba zobaczyć, o co tutaj chodzi, bo kurde, nie widzę gdzie to by mogło być, jeszcze jest taka noc w ogóle, mrocznie i tak dalej. Przy takich właśnie... O, tu jest coś. Czekaj, coś tu jest. Okej, okay. A, tutaj, okej, okay. Dobra, mamy to. Labirynt, mam nadzieję, że ci się uda. Jeżeli jest do przejścia, to jak najbardziej. W sumie nie pamiętam, czy pisaliście mi wtedy tamte komentarze pod tym labiryntem nie do przejścia, ale... Ale no, było grubo. Dobra, czyli w prawą stronę jak najbardziej nie działa. Teraz tak, tu jest na pewno resp, dobra. To idziemy sobie w takim razie tutaj. Idziemy sobie tutaj. Ładny pomarańczowy, prawda, labiryncik. Dobra, tu nie, tutaj też nie. Teraz może tutaj. Okej. Jest!
Gacia. Pole minowe, uważaj, żebyś nie wybuchnął. Dobra, czyli, czyli tutaj faktycznie jest, jest to, co być powinno. Tu sobie na checkpointa stanę tak dla pewności. No i tu będzie ciężko, bo mimo wszystko, chociaż po raz pierwszy mi się udało tak chyba, oh shit, po raz pierwszy mi się tak udało skoczyć na jedną kratkę, oj nie, za daleko, bo to jest zazwyczaj dosyć no mało wykonalne, a wręcz bym powiedział, że niewykonalne, ale tu jest, tutaj nie mogę się przyczepić do mapy, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia mojego skilla, bo tutaj wszystko działa, widzę, normalnie. Dobra, mamy to. Wow. Ale bym spadł! A na koniec coś fajnego, masz kolejkę, drogi kolego. Dobrze, takie rymowanki, prawda, tutaj. Ale czy to już będzie koniec mapy? Seriously? Mam nadzieję, że nie. To jeszcze nie koniec, tajemniczy głos. Okej, dobra, to mi się podoba. Okej. Okej, kilka razy udało się. Idź dalej, a to zmienisz. Dobra, no to już mi się podoba, bo już myślałem, że tak koniec mapy, mówię, no co, 5 minut, mapa, seriously? Tutaj tak się rozwijała, tutaj koniec? Okej, tutaj mamy co? Nic, tu checkpoint i co mamy tutaj? Od razu mówię, że on tego potwora, że tego potwora da się zabić, sam testowałem, przełącz na normala, okej. Czyli jakiegoś tutaj potworka będę miał zabić, jaki mam secik? Protection tutaj, elegancko, to mi się podoba, tutaj zaraz. Koks jabłuszka, dobry łuczek, dobra, tu mam infinity, mam, to nie muszę jakoś super dużo strzał brać. Okej, to dosyć ciekawie, o co tu chodzi, dobra, jesteśmy teraz... Czy ja mam zabić tego zombiego? Chyba nie. On się po prostu pojawił, nieważne. Czy ja mam, mam chyba dźwięki wyłączone mobów? Tak jest, dobra, hostile creatures. Herobrine. Tam mamy Herobrina. A tu mamy co? Okej, tam jest jakieś w ogóle ciemne coś. Tutaj stoją te zombiaki, a tu jest... O! Holy shit, jak się przestraszyłem! Mordy kopany, jak mnie on wystraszył! Cześć, ja sobie załączę koksiapko, bo zaraz mnie obije ostro. Jak on zapierdziela! Fuck! Holy shit! Ej, jaki on jest szybki, cholernie! Nie! Pierdzieloj! Pierdzieloj! Jaki on jest mocny! Tylko problem jest taki, że tam jest jeszcze... Hold, nie, fuck. On jest tam jest jeszcze jeden taki. Nie, tam jest dwóch, trzech. Przecież jak ja mam takiego jednego do pokonania, to jak ja mam trzech pokonać? Holy shit, no co? Kurde. No giń! Ja pierdzielę, zaraz mnie zbije. No zabiję mnie jak nic. On się za szybko porusza, nie jestem w stanie go uderzyć. Tak, no szkurde, teleportuje się tu cały czas, to jest nie do końca zrobione. Bo nie powinny tu być już te półpłytki, żebym ja mógł walczyć z nim cały czas. Bo ja się przez to teleportuję czasami, ja nie wiem, czy go odbijam, czy go kurde nie odbijam. Jest, zabity. Wszystko spoko, jo pierdziele, budki Herobrina. Protection 4, Fire Protection, Feather Falling 4, zarobiste, ja sobie może bym zmienił nawet. W sumie, bo bym miał jeszcze większe, tylko że tutaj jestem. Dobra, tylko teraz tak, o co chodzi, tu jest co? Aha, ja wtedy respię tego moba. A tu jest jakieś przejście. A jak mam przejść do końca? W sensie, no bo... Jak naciskam to, to się pojawia Herobrine. To już ogarnąłem, zarobiście. Zespiłem sobie 4-5 takich Herobrine'ów, kurde, których jest strasznie ciężko pokonać i teraz muszę jakoś przejść tam dalej. A nie, mam dźwignię, czekaj, przecież mam dźwignię, jestem idiotą. Ale tę dźwignię nie mogę nigdzie postawić, muszę sobie zmienić game moda. O, bo już miałem dźwignię, nawet nie zauważyłem. Tylko żebym jej nie postawił. Jest! To się udało. Znaczy, gdybym się nie zorientował, to bym tak pewnie tłukł wszystkie Herobrine'y w sumie, bo czemu by nie? Tak więc końcówka, fajnie, że coś było, bo już się bałem naprawdę, że będzie krótsza mapa. Wszystko fajnie zrobione, tutaj jakiś, szalony Herobrine, kurde, który latał niesamowicie szybko.
Król mapek od widzów, dziękuję Ci bardzo serdecznie i w PvP. Mam nadzieję, że mapa Ci się spodobała, robiłem ją dość długo przez tego bossa, więc mam nadzieję, że ocena będzie dobra, jak najbardziej będzie dobra. Nie, spoko mapa, nie było jakichś tam w sumie błędów, poza tym, że miałem dźwignię, której bym chyba nie postawił, jeżeli bym sobie game moda nie zmienił, więc tutaj tak czy siak mogę się przyczepić, ale wszystko inne fajnie zrobione, sprawnie, bez jakichś tam większych problemów. Troszkę za krótka mapka, bo naprawdę fajnie zrobiona i to mnie czasami boli, że jest naprawdę fajnie mapa zrobiona, a jest zdecydowanie za krótka, więc no to już pozostawiam wam samym do oceny. Tutaj prezencik dla mnie, oczywiście trzeba rozdupić na końcu mapkę. Tak więc cóż, mogę tutaj śmiało ocenić, że mapka jak najbardziej jest dobra, troszkę za krótka, dlatego może moja ocena nie będzie jakaś super wysoka, aczkolwiek uważam, że i do OLO fajnie wszystko zrobione, tutaj fajnie wszystko zbudowane, zaprogramowane, checkpointy i takie tam wszystko inne było, więc jest jak najbardziej jest to na plus. Tutaj ewentualnie, no mówię, jakbyś to tylko zmienił wtedy, nie, żeby wiadomo, jednorazowo coś tam tego i ewentualnie, żeby mi to przeniosło do innego pomieszczenia albo coś, żeby ten Herobrine co chwilę się nie rozbił, bo jak widzisz mamy tutaj 5. I na szczęście one jakoś super mnie nie atakowały, jeżeli nie podchodziłem, bo gdyby się tak na mnie wszystkie rzuciły, to za luja bym po prostu nie przeszedł tego, nie ma opcji. Co jest tutaj, bo to mnie strasznie ciekawi, to jest po prostu takie ciemne pomieszczenie, jakaś taka grota czy coś takiego. No i to też nie wiedziałem co... Aha, bo to jest to, tu, dobra, nieważne. To się respią. No i tylko to z tą dźwignią, a wszystko inne tak naprawdę jak najbardziej na plus. Tak więc już, taka dzisiaj krótka mapka. W sumie prawdopodobnie mogę was zaprosić na live'ika, który będzie na głównym kanale. Nie będzie on z Minecrafta, właśnie nie będzie on na Minecraftowym, tylko będzie na głównym kanale, bo chcę testowego sobie takiego dzisiaj pierdyknąć, może właśnie z Chicken Assassina, czy coś tam takiego. Zobaczymy jak to tam pójdzie. Wczoraj mnie gardło bolało, więc w ogóle myślałem, że dzisiaj ani nic nie nagram, ani właśnie live'a nie zrobię. Ale się nawet fajnie czuję, więc tak żeby sobie po prostu pogadać, posiedzieć, zobaczymy. A na Minecraftowym będzie trzeba coś jeszcze właśnie skminić odnośnie tych live'ów, bo no bo trzeba zbierać dalej, kurde, na cele tutaj charytatywne już tam się zebrała ta kwota, ile? 2, czy ile tysięcy złotych, muszę sobie to gdzieś tam posprawdzać. Tak więc jest tego trochę, ale to nie jest to, co mieliśmy tak naprawdę zebrać, więc zobaczymy jak to pójdzie, spokojnie, wszystko jest, zresztą zapisane w sumie live'y są, więc można to śmiało sprawdzić, ile gdzieś tam się udało nam zebrać tego wszystkiego i zobaczymy, jak to wszystko tak naprawdę wyjdzie. Tak więc to tyle ode mnie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Taki dzisiaj troszeczkę krótszy, ostatnio były wszystkie w sumie takie zdecydowanie dłuższe odcinki, więc ten może, myślę, być troszeczkę krótszy. Jutro prawdopodobnie, co ja tam chciałem zrobić? Jeżeli ogarnę troszkę laboratorium, myślę, że zrobimy wtedy singla, bo pobawimy się może troszeczkę pod chami, poustawiamy sobie tam te stoły do potek i tym podobne rzeczy. Zobaczymy jak to ogólnie wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ok. Tak czy siak, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa.